okazji operacji do gry weszło wielu nowych ciekawych agentów. Wśród nich jest wiadomo największy kozak i gwiazda ostatnich tygodni. Ale dziś nie będziemy mówić o nim, tylko o tych dwóch. Pierwszym z nich jest komandor My Dead Cold Jameson ze SWAT. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie. Spoko skin, spoko babeczka, no ale jak się wrzuci w Google, no to już jednak dowiadujemy się ciekawych informacji. Jak się okazuje, My Jameson to nie byle kto, bo jest to astronautka, która stała się pierwszą czarnoskórą kobietą w kosmosie, gdzie spędziła około tydzień. Z tego co mi wiadomo, wszystko z nią dobrze i totalnie nie mam pojęcia, czemu Valve wybrała akurat nią. Okej, na pewno jest postacią wyróżniającą się, o której warto wspomnieć, bez wątpienia. Widzę małą aluzję do mapy Apollo, ale tu kosmos, to jakoś większego porównania nie widzę. Warto zwrócić uwagę na jej pseudonim, a mianowicie Dead Cold. Otóż wziął się on... No właśnie, skąd on się wziął? Szczerze, jak pierwszy raz usłyszałem o tym skinie, że nawiązuje on właśnie do astronautki, do kosmosu i tak dalej, i zobaczyłem ten pseudonim, no to miałem dość takie katastroficzne i tragiczne domysły. Także jak miło ze strony Valve, zamiast wprowadzać tam jakąś nową, fikcyjną postać, która nie ma jakiejś większej historii, postanowiła w ten sposób uczcić właśnie tą astronautkę. Mega cool. Żeby było sprawiedliwie, to czas na mężczyznę, a mianowicie Johna Van Hillena Kaska, ubranego w kaska. No jak ktoś jest tutaj fanem metalu, no to ogólnie tak sywa już coś powinna mówić, nie? Chociaż nie do końca, bo to Van Halen, a powinno być Van Halen. Valve zrobiła małą literówkę, ale tak czy siak chyba z czymś tam cię mniej więcej kojarzy, nie? Bo tak nazywa się amerykańska grupa hardrockowa, która właśnie swoją nazwę wzięła od imienia, właściwie od nazwiska, sorry, od nazwiska głównego wokalisty, czyli od Eddiego Van Halena, który niestety odszedł do nas w październiku tego roku. No i z racji, że jakoś tam nie śledziłem mega jego twórczości oraz co za tym idzie, nie znam go prywatnie, no to nie wiem tak na dobrą sprawę, czy on miał jakieś większe powiązania z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za CS-a, czy po prostu lubią grać w tą grę. I dlaczego to nie rozumiem, czemu on jest taki akurat medyk, ale okej, może nie muszę rozumieć. Tak czy siak, zarówno w kwestii tamtej pani, jak i tego pana teraz, bardzo ciekawie i bardzo miło ze strony Valve, że właśnie postawili na jakieś takie nawiązania do prawdziwych postaci, zamiast jakieś tam wymyśleć na siebie jakieś fikcyjne, inne postacie. Jak chodzi o mnie, to zostaw tutaj niefikcyjnego suba, łapkę w górę i niefikcyjnie wbij na TikToka. Dzięki, widzimy się jutro. Trzymaj się, piona.